Boże. Ja zaś. Nie wiem. Okej. Witam wszystkich serdecznie. Zaczniemy od uwielbiania Boga. To uczyńmy. Tych z Was z domu witam, tutaj obecnych. Spędźmy chwilę po prostu oddając Mu chwałę i uwielbiając całym sercem. Halleluja. Uczyńmy to. Jesteś świętym, grzecznym, jest ci stać umy.
Twoja miłość.
Thank you.
Alleluja. Dziękujemy Bogu jeszcze przez chwilę. Panie, my dziękujemy Ci, że Ty jesteś bliski każdemu sercu. Panie, że Ty jesteś naszym Panem, naszym Królem. Ty rządzisz i panujesz w tym narodzie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje działanie pośród nas, Twojego Kościoła. Panie, w tym kraju. Panie, my wierzymy, że Ty wylewasz swojego ducha na wszelkie ciało. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za czas zmian, przełomów. Panie, ten naród wolny od strachu, od wirusa, od pandemii. Dziękujemy Ci, ten kraj wracający do normalności. Ojcze, że Ty nawiedzasz nas w tych dniach, Ojcze. My dziękujemy Ci. I Panie, ja dziękuję Tobie za Twoją rodzinę Kościoła Słowa Wiary. Tych wszystkich, którzy oglądają, którzy będą oglądali. Włóż Twoje słowa w moje usta na tą chwilę. Ojcze, niech ludzie będą nakarmieni Twoim słowem. Niech wiara będzie zbudowana. Dziękujemy Tobie za wolność od strachu. Ojcze, za trzeźwy umysł przepełniony Twoim pokojem, za Twoje podniesienie, zachęcenie, Ojcze, Twoje słowo, które prawdą i niesie życie. Gdziekolwiek prawda powiedziałeś, ktokolwiek ją pozna, tam będzie doświadczał wolności. Dziękujemy Ci za dzisiaj, za ten czas wolności w Twoim Duchu Świętym. Ojcze, że Twoje słowo jest dla nas chlebem, którym możemy się karmić i my zamierzamy to czynić dzisiaj przez tą chwilę. W cennym imieniu Jezusa. Witam Was serdecznie na tym miejscu. Wciąż mówimy o tym, nie bój się, tylko wierz. Halleluja. Wierzę, że jest to słowo na czasie, na ten czas. I zachęcam, abyśmy otworzyli serca, nasze Biblię, jeśli macie. I pójdziemy dzisiaj do fragmentu słowa ze Starego Testamentu. Historii, która obrazuje Boże działanie pośród Jego ludu. Jest to Druga Królewska, aż tam. Druga Królewska, 4 rozdział. I ta historia tak naprawdę pokazuje, że Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzimy, że działa. Amen. Że Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie czujemy, że działa. Mam na myśli, że nie widzimy fizycznie na swoje oczy, że coś się zmienia, coś dzieje się i nie czujemy tego, ale On wciąż działa i cały czas Jego plan jest wykonywany. I to, co pragnie, to abyśmy w trakcie tego procesu nie poddawali się, nie wycofywali się, nie dali się zwieść, nie dali się oszukać naszym zmysłom, temu, co widzimy, co czujemy. Chodzili dalej w wierze, a nie oglądaniu. Amen. Amen. Więc Bóg działa również w naszym życiu, Bóg działa w tym narodzie, Bóg działa w Twoim życiu. Bez względu na to, jak teraz się czujesz, On wciąż działa. Przez wiarę i cierpliwość czytamy, że Jego obietnice się dziedziczy. Amen. Wierzę, że tą historię znamy. Jest to historia proroka Elizeusza, który zajął miejsce Eliasza. Był użyty przez Boga na wiele wspaniałych sposobów. Zacznijmy czytać ją od wersetu 8. Praktycznie cały rozdział prześledzimy, jednak postaramy się osadzić ją gdzieś w realiach Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, ponieważ tak powinniśmy czytać zawsze Stary Testament. Zawsze czytać to w świetle Nowego, co też uczynimy. Spójrzmy do naszej Biblii, Druga Królewska 4, od wersetu 8. Pewnego razu przychodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta,
która go zatrzymała, aby spożywał posiłek. Spożył posiłek. A pamiętacie, podczas służby Jezusa również były i zamożne, nie tylko, ale również były i zamożne kobiety, między innymi, które wspierały finansowo Jezusa i jego uczniów. Jednak czytajmy dalej. I odkąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. 9 werset. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Jest święty. No kiedy sobie przypomnisz, w Nowym Testamencie niejednokrotnie Paweł apostoł pisał do wierzących i nazywał ich świętymi. Tak? Do świętych w Filipii, świętych w Kolosach, nawet do świętych w Koryncie. A ci, no, jeśli chodzi o ich życie, nie za bardzo było doskonałe, bardziej cielesne, a wciąż nazywał ich świętymi. No przez to, co Jezus uczynił. Amen. Przez to, co Jezus uczynił. Więc pomyśl, kiedy czytasz tę historię w świetle Nowego Testamentu, to dzieci Boże to również święci oddzieleni dla Boga, oczyszczeni krwią Jezusa. Amen. To również kobiety i mężowie Boży. Faktycznie czytasz takie słowa, jak Jezus powiedział, że Jan Chrzciciel, czytasz o tym w Łukasza 7 rozdziale i wersecie 28, że Jan Chrzciciel był największym prorokiem ze wszystkich proroków, jacy żyli na ziemi. Tak? Czyli większy był od Eliasza, Elizeusza, niż tego, o którym tutaj czytamy. I jednak dodaje od razu, ale najmniejszy w Królestwie Bożym, a Królestwo Boże jest wewnątrz nas, on powiedział, jest większy niż on. Czyli jeśli on był mężem Bożym i on był świętym, dzisiaj dzieci Boże to również mężowie i kobiety Boże i również to święci, oddzieleni dla Boga. Halleluja. Więc dalej mówi w 10 wersecie, ta kobieta, zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko i do nas wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego, zawołaj tą szunamitkę, a gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot, co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojska? Ona odpowiedziała, mieszkam pośród swojego ludu. Wtedy mówi do niej w 14 wersecie, rzekł jeszcze, co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział, a wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją, a gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł, o tym czasie za rąk będziesz piastowała syna. A ona na to, nie mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła, 17 werset, za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Ten fragment fajnie opisuje to, co działo się często w życiu Jezusa i jego służbie, że on niejednokrotnie, albo ludzie, którzy przychodzili do niego, mieli wiarę za swoich bliskich, na przykład za wiarę za swoje dziecko przyszedł i mówi, moja córka, czy mój syn kona, ale przyjdź, włóż ręce, bodajże Jair powiedział, a odzyska w zdrowie i będzie żyła. Hej, tu jest sytuacja, w której człowiek ma wiarę za drugiego, podczas kiedy on najwyraźniej nie ma wiary. Ona mówi, panie, mówimy, co ty mówisz, nie łudź swojej służebnicy, to niemożliwe. A on i tak mówi, za rok przyjdę i za rok będziesz miała syna. Halleluja, o tej czasie porodzisz syna, wiemy, 9 miesięcy plus minus musiało minąć. Jednak pomyśl o tym, że są sytuacje, w której my możemy mieć wiarę i wierzyć Bogu o naszych bliskich i krewnych podczas, kiedy oni wiary nie mają. Była sytuacja w Nowym Testamencie, że przyszedł ktoś w imieniu swojego sługi. Swojego sługi, bodaj to był setnik, tak? I w tym samym momencie Jezus powiedział, idź, jak wierzysz, tak niech ci się stanie. On wierzył za kogoś, kto najwyraźniej albo był zbyt chory, czy cierpiący, czy po prostu nie miał wiary w to. On wierzył i Bóg to uhonorował. Wierzy, że Bóg potrafi to czynić. I w tym momencie najwyraźniej Elizeusz miał wiarę na to, że pocznie, podczas kiedy ona nie miała. Może były i dary Ducha Świętego, które się manifestowały, że Bóg mu objawił, że tak będzie. Nie wiem do końca, jednak jedno jest pewne, ten człowiek miał wiarę o coś, o co drugi człowiek nie miał wiary i Bóg uhonorował ją. Halleluja i wiemy, że tak się stało. Jednak czytamy dalej, że gdy dziecko podrosło, 18 werset, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Ten rzekło do ojca, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do syna, do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki i siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło.
Więc to dziecko obietnicy, to, które urodziło się w sposób nadprzyrodzony, poczęła i urodziła zgodnie z słowem Pana, umarło. Udar, nie wiadomo co dokładnie, małe dziecko, relatywnie najwyraźniej. I chcę, abyś teraz pomyślał o tym, że to dziecko obietnicy, troszkę jak było z Abrahamem, on akurat je złożył w ofierze, wierząc, że je odzyska z powrotem, ponieważ Bóg mu obiecał, że z tego Izaaka będzie potomstwo i ono będzie liczniejsze niż piasek nad brzegiem morskim, liczniejsze niż gwiazdy na niebie. Podobnie ta szymanitka otrzymała słowo od Boga. To Bóg uczynił dla niej. Ono ciałem się stało, porodziła tego syna, już wychowała go do wieku kilku, może kilkunastu lat. Najwyraźniej był to jeszcze mały chłopak i nagle on umiera, a ona nie chce się z tym pogodzić. I to w obliczu śmierci. Ona mówi, to jest niemożliwe, aby tak się zakończyło, ponieważ Bóg dał mi słowo, Bóg obiecał, Bóg to uczynił od początku do końca, więc pomimo, wierzę, że lęku i największego i straty, ona rozpoczęła z Bogiem pewien proces. I ten fragment Pisma pokazuje dokładnie to, jak powiedziałem, że Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzimy, że działa i On działa nawet wtedy, kiedy nie czujemy, że działa. I co ona robi? No spójrzmy, robi dziwne rzeczy. Ja będę chciał to osadzić troszkę w realiach Nowego Przymierza i tak naprawdę spojrzeć troszkę za zasłonę, za kurtynę Bożego działania. Pamiętasz, jeden z psalmów mówi, że Bóg pokazał swoje dzieła, objawił swoje dzieła Izraelowi, ale jak to czynił, swoje drogi pokazał Mojżeszowi. I troszkę chcę, abyś zobaczył, że ta historia... Wierzę, że może ją uczytałeś, albo może już nie pamiętasz. Ona pokazuje, jak Bóg czyni rzeczy. Ona nas wprowadza do kuchni, do zaplecia i pokazuje, jak ten kucharz robi te dobre jedzenie. To jest ten smaczny przysmak. Dlaczego to mięso tak smakuje? Bóg nas wprowadza do kuchni i pokazuje, w jaki sposób on działa. No i 21 werset mówi, wtedy ona wyszła na górę i położyła je, to jest to dziecko, martwe dziecko, tak? Na łożu męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Dziwną rzecz zrobiła. Dziecko jest martwe, a ona wzięła je na ręce, zaniosła na łóżko, na którym zatrzymywał, czy spał, sypiał, spędzał noc prorok Elizeusz i tam zostawiła je, zamknęła za drzwi, za sobą i wyszła. No pamiętasz, Jezus powiedział, kiedy modlisz się, wejdź do sypialni swojej, zamknij drzwi za sobą, a ojciec twój, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. Halleluja. Więc ona co zrobiła, wie, że ona umieściła to dziecko w Bożych rękach, zamknęła drzwi, to znacząc, ona wierzyła, że Bóg ją nagrodzi, że coś uczyni z tym dzieckiem. No, ja wierzę, że ona oczekiwała, że Bóg zbudzi z martwych tego syna. I jak wiemy, pobiegła, aby sprowadzić Elizeusza, aby tam przyszedł. No, co takiego się miało wydarzyć? Co ona wierzyła? No wierzy, ona wierzyła w coś, co nazywamy namacalną Bożą obecnością. Ona wiedziała, że prorok Elizeusz, pamiętajmy, najmniejszy w Królestwie Bożym, jest większy niż on. Pomyśl, prorok Elizeusz, ona wierzyła, że Bóg jest z nim, on chodzi z Bogiem i nosi na sobie namacalną obecność Ducha Bożego. Nie wiadomo, ile ona była świadoma tego, ona nie była kapłanką, nie było kapłanek w Izraelu. Jednak najwyraźniej wiedziała coś, o czym wielu, myślę, nawet dzisiaj nie zdaje sobie sprawy. I chcę, abyśmy poszli do kilku fragmentów słowa i zobaczyli to, o czym mówię, o działaniu namacalnej Bożej obecności w życiu człowieka, tej niewidzialnej. To, że człowiek nie widzi, to nie znaczy, że Bóg nie działa. To, że człowiek nie czuje, to wcale nie znaczy, że Bóg nie działa. I w tym celu kilka fragmentów słowa. Chcę, abyśmy spojrzeli. Możesz sobie zaznaczyć ten fragment, jeśli śledzisz ze mną w swojej Biblii, w Drugiej Królewskiej i pójdziemy na chwilę do Drugiej Królewskiej 13 rozdziału, ale wrócimy tam. Kilka fragmentów będę chciał, abyśmy spojrzeli z Nowego i Starego Testamentu, zanim pójdziemy dalej. W Drugiej Królewskiej 13 rozdziale czytamy już o sytuacji, która miała miejsce po śmierci Elizeusza. Odbijmy troszkę w inną scenerię, ale jest to ważne. I czytamy w Drugiej Królewskiej 13 od wersetu 20 do 21 takie słowa. Potem Elizeusz umarł i pochowano go. Następnego roku wtargnęły do kraju moabskiego oddziały najazdnicze. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najazdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza. A gdy ten człowiek dotknął zwłok albo dotknął kości Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. To niesamowita historia, króciutka. My często ją tak czytamy i idziemy dalej. Myślę, że trochę ją umieszczamy w kategoriach dziwactw.
No taka dziwna rzecz, to trochę dziwactwo, amen. No, że zwłoki człowieka spadają na kości, zwłoki martwego człowieka, dopiero co zmarłego, spadają na kości starego proroka Elizeusza i nagle, kiedy dotykają jego kości, wraca do życia. No, co to były? To były kości? No, to nie były kości, to było, jeśli tak można powiedzieć, pozostałość życia Bożego, namaszczenia Bożego, namacalnej Bożej obecności, która za życia Elizeusza była tak potężna i silna w jego codziennym życiu, że nawet po śmierci pozostała w jego kościach. Tak? No, gdzieś tam bodajże koło Czarnobyla jest złomowisko sprzętu, który używano przy gaszeniu reaktora w 1986 roku, w kwietniu, ja to dobrze pamiętam, bo to było przed pochodem majowym i musieliśmy ten płyn Lugola pić, pamiętam, wstrętny, miałem 13 lat wtedy. To był ten sam rok, kiedy się nowo narodziłem i byłem napełniony Duchem Świętym parę miesięcy później. Jednak, tak jak ten sprzęt jest tam wciąż w jakiejś mierze napromieniowany, chociaż może już nie za bardzo szkodliwy, tak pomyśl, jego kości, jego ciało, fizyczne ciało musiało być pod wpływem namacalnej Bożej obecności do tego stopnia, że pozostawało jeszcze, w cudzysłowie, napromieniowane długo po śmierci. Że ten martwy dotknął się tego ciała i wpływ życia Bożego był tak silny, że ten człowiek zwrócony był do życia. I pomyśl, to było stare przymierze. To był Bóg w człowieku, który nie był Synem Bożym i Córką Bożą. To była namacalna Boża obecność na słudze Bożym, który był prorokiem w Izraelu. Halleluja. Pomyśl o tym fragmencie z Ezechiela 44. Ja gdzieś zmierzam, więc pozostań ze mną. Ezechiela 44. Konkluzja, wierzę, będzie ekscytująca. Jednak zobacz ze mną Ezechiela 44 rozdział. Jest to historia o kapłanach, którzy przygotowywali się do sprawowania służby w świątyni pańskiej. I chcę, abyś zobaczył jedne z instrukcji, jakie Bóg im przekazał. I znowu, pamiętajmy, że kiedy czytamy Stary Testament, musimy go osadzić w świetle Nowego Testamentu. Gdy mówimy o świątyni, mówisz o kościele. Gdy mówisz o miejscu najświętszym, dziedzińcu wewnętrznym, to jest miejsce, do którego każdy przez krew baranka ma śmiałość wejść. Kiedy mówisz o kapłanach, Piotr mówi, my jesteśmy kapłanami Boga żywego i składamy Bogu ofiary pochwalne. Owoc warg, które wyznają Jego imię. Amen. Więc pamiętając o tym wszystkim, posłuchaj tych słów. Ezechiela 44. Werset może od 17 do 19. A gdy będą wchodzić, to jest kapłani, do bram dziedzińca wewnętrznego, będą ubierać się w szaty lniane, wewnętrzny, zewnętrzny dziedziniec, miejsce święte, najświętsze, kojarzymy, będą ubierać się w szaty lniane. Nie będzie na nich nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego w przybytku, to jest świątyni, czyli w miejscu najświętszym. Będą nosić na głowie zwoje lniane i na biodrach spodnie lniane, nie będą opasywać się w materiał wywołujący pot. A gdy będą wychodzić na dziedziniec zewnętrzny, czyli do ludu, ze świątyni, zdejmą szaty, w których pełnili służbę, zostawią je w holach świątyni i włożą na siebie inne ubranie, posłuchaj, aby przez swoje ubranie nie przenosić świętości na lud. No dzisiaj się wiele mówi o przenoszeniu wirusa na ubraniu, na maseczkach, na rękach i na Bóg wie na czym jeszcze. Niewidzialnej rzeczy, nie widać go, ale jest. Mówią, że jest przynajmniej i jakieś rzeczy dzieją się w związku z nim. Jednak pomyśl, jest coś, co nazywa się świętość Boża, tak jest to nazwana. Myśmy nazwali to Bożym Duchem albo Bożym Namaszczeniem, gdzie człowiek, pomyśl, może go przenieść na lud. Przenieść na lud. Tak jak był w kościach Duch Boży Elizeusza, Boże Namaszczenie i wzbudziło z martwych tego człowieka, tak tutaj on mówi, nie przenoście tej świętości na lud. No w tym przypadku, aby nie pomarli, bo byli grzeszni. Jednak sam byś zobaczył, jest to coś z całej Biblii, gdzie człowiek nosi Boga, nosi Ducha Bożego, no nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy nowe przymierze, mówi Bóg mieszka w nas i może przenieść go dosłownie na lud. Tak, ludzie mogą przenieść niewidzialny wirus albo bakterie gdzieś w jakieś inne miejsce i ktoś inny może się tym zarazić. Pomyśl, jeśli takie rzeczy można przenosić, o ileż bardziej można przenieść Boże życie i Ducha Bożego na swoich rękach, na swoim ciele, na swojej obecności. No, pomyśl o II Mojżeszowej 34. W II Mojżeszowej 34 czytasz o Mojżeszu, który spędzał czas w Bożej obecności
I Boży Duch miał wpływ na jego fizyczne ciało. Do tego stopnia, to jest druga Mojżeszowa 34, werset 29, druga Mojżeszowa 34, 29, a gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręce dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, że gdy zstępował z góry, że skóra jego, skóra na twarzy, jego promieniowała od rozmowy z Panem. Więc pomyśl, od przebywania w Bożej obecności ciało człowieka, jak zobaczymy i szaty człowieka, a nawet kości człowieka, mogą być napromieniowane w cudzysłowie tą pozytywną mocą albo Duchem Bożym do tego stopnia, że jest to widoczne. Okej? Do tego stopnia, że jest to widoczne. Nie zawsze widzisz, że Bóg działa, nie zawsze czujesz, ale Jego Duch jest przenoszony. Kiedy Szumanitka położyła swoje dziecko na łóżku, ona wierzyła w to, że ślad Bożego życia został tam i tak naprawdę wierzyła, że Bóg zaczął coś czynić w jej synu, jak zaraz zobaczymy. No kiedy, nie będziemy szli, ale kiedy przeczytasz drugi do Koryntian, trzeci rozdział, chyba od wersetu 17 do 16, Paweł Apostoł tą historię bierze o Mojżeszu i o tym, jak zasłaniał swoją twarz i mówi, to co Mojżesz miał, było chwałą, która przeminęła. To, co my mamy, jest chwałą, która przewyższa. My bez zasłony na twarzy możemy odważnie przychodzić do Boga i gdzie Duch Pański, tam wolność, być przemieniani z chwały, chwała, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Więc to, co Bóg czynił, że Jego obecność towarzyszyła człowiekowi i mógł ją przenieść na swoim ciele i na swojej obecności w inne miejsce, to z nowym przymierzem zostało spotęgowane, ponieważ widzisz, wtedy Duch Boży od czasu do czasu stępował na ludzi, by ich uzdolnić do jakiegoś zadania, by prorokowali, by coś uczynili. W nowym przymierzu Bóg wstąpił i zamieszkał w człowieku i nie opuszcza go. Dokładnie jak Jezus powiedział, nigdy was nie zostawię i nie opuszczę. W starym przymierzu przebywał w świątyni cały czas. W nowym, w tej mobilnej, w człowieku mieszka, bo jego świątynią jesteśmy. Amen. No zobacz, że dokładnie opisuje to i Nowy Testament. Dzieła Apostolskie, rozdział 5. Wrócimy do Szumanitki, nie zapomniałem o niej. I chcę to osadzić w realiach czasów, w których my żyjemy. Dzieła Apostolskich, 5 rozdziale i w wersecie 15 i 16. Tu jest Piotr, już nowonarodzony, napełniony Duchem Świętym, chrześcijanin. I czytamy... Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostawali, dosłownie byli cały czas uzdrawiani. To było coś, co się działo z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok na ulicach Jerozolimy i innych miast. Zobacz, cień przechodzącego Piotra, czy to cień Piotra uzdrawiał? No z pewnością, nie? To jest dokładnie ten sam obraz. Świętość wyniósł na lud. Do tego stopnia, że ludzie nawet nie musieli się dotykać go, on się zbliżył do nich i tak ci kapłani, Bóg mówi, nie wynoście świętości na lud, zostawcie te szaty. Tak, kościół Izeusza były pełne życia Bożego daleko po jego śmierci i to się dotknął ich, czy ten zmarły stał z martwych. Tak Boży Duch w Nowym Przymierzu, pomyśl o tym, nawet bez kontaktu fizycznego, wstępował na ludzi, gdy tylko człowiek pełen Boga znalazł się w obecności innych. Halleluja. Cienia, może powiedzieć, cień pokazuje, to nie był cień, to była bliskość, chodziło o bliskość, tak? Ty widzisz cienia, może ujrzysz cień, on jest bliski tobie, jednak o czym mówię, nie musisz widzieć Bożego działania, żeby działał, nie musisz czuć, bo ono jest tak bliskie jak cień, jest tak niewidoczne jak świętość przenoszona na szatach, nie widzisz jej, ale ona jest namacalna, niszczy dzieła diabła, halleluja. No, my wiemy, że w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł chodził z Bogiem i czytamy Dzieła Apostolskich 19 i wersety 10 i 11. Dzieła Apostolskie 19, wersety 10 i 11. I działo się to przez 2 lata, tak iż wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie. I werset 11 i 12 mówi, niezwykłe też cuda czynił Bóg. Nie Paweł, Bóg przez ręce Pawła. Bóg przez ręce Pawła. Niezwykłe cuda. Czym była ta niezwykłość? No... To bodajże jedyne słowo w Nowym Testamencie, takie niezwykłe, które jest użyte w tym kontekście, tak iż nawet chustki lub przepaski,
czyli części garderoby Pawła, które dotknęły skóry jego. Zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Więc pomyśl, z przejściem do nowego przymierza, lepszego przymierza niż stare, ta świętość przenoszona na lud, ta Boża obecność na człowieku jest potęgowana, ponieważ w Starym Testamencie nie było, że człowiek się zbliżył do drugiego. Tam było, że na przykład dotknął, okej? Jednak wciąż, pomyśl o tym, nie zmienia się. Można przenieść Boga, Jego świętość, Jego namaszczenie na lud. Przez kontakt człowieka z Bogiem, jego ciało jest pod wpływem Ducha Bożego, że szaty, które nosi, mają świętość na sobie. W tym przypadku namaszczenie, które niszczy wszelkie jarzmo. Amen. I my oczywiście wiemy, że działo się to w służbie Jezusa. Zresztą On powiedział, kto wierzy we mnie, te same dzieła czynić będzie, które ja czynię. Więc dlatego i Piotr, i Paweł, i wczesny Kościół widzimy, że czynili te same dzieła. Mateusza 5 rozdział i werset 28. Marka 5 rozdział i werset 28. Czytamy. Ewangelia Marka 5, 28. Kobieta mówiła, pamiętacie, ta, która miała upływ krwi, co mówiła? Jeśli tylko się dotknę szaty jego. Dotknę się choćby kraju szaty jego. Mówiła do siebie, będę uzdrowiona. No, świętość była przynoszona na lud przez szatę Jezusa, przez obecność Boga w jego życiu, do tego stopnia, że ludzie rozpoznawali to i chcieli się dotknąć jego. O tym czytasz w Marka 6 rozdziale i wersecie 56. Marka 6, 56, a gdziekolwiek wszedł do wsi, gdziekolwiek wszedł, czy do wsi, to nie chodziło o szczególne miejsce, tu się chodziło o szczególną Bożą obecność na życiu wierzącego, na Chrystusie, pierwszym chrześcijaninie na ziemi. Chrystus, znaczy namaszczony, pierwszym chrześcijaninie na ziemi, gdziekolwiek on poszedł, do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, aby się mogli dotknąć choćby szat, spójrz, choćby kraju szaty jego, a ci, którzy się dotknęli, zostali uzdrowieni. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, że pod tym względem nic się nie zmieniło. Świętość została jest przenoszona na lud w Nowym i Starym Przymierzu. Starym było zarezerwowane do królów, proroków i kapłanów, w Nowym do wszystkich dzieci Bożych, wszystkich kapłanów Bożych, halleluja, wszystkich chrześcijan namaszczonych. Wróćmy do szumanitki. Co ona czyni? Pierwszy krok. Poszła, wzięła na górę, położyła na łożu męża Bożego swoje dziecko, zamknąwszy drzwi, wyszła. Jestem z powrotem w II Królewskiej 4. I czytam dalej, wersety 22 i dalej. Następnie przywołała swojego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług, jedną oślicę, pośpieszcie do męża Bożego i wrócę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani nów, ani sabat, lecz on na to daj spokój. On się pogodził śmiercią. On się pogodził, że to już minęło. Ona widziała coś więcej. Ona wiedziała o czymś więcej niż on. Zostawiła dziecko na łóżku, zamknęła drzwi i pojechała po proroka Elizeusza. Ruszywszy, werset 25, przybyła do męża Bożego na górę Karmel, a zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego swojego sługi, oto owa szunamitka. Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jest zdrowa? Czy zdrów jej mąż jest? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do Bożego męża na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił przede mną i nie objawił mi. Inaczej mówiąc, Pan nie objawił mu, nawet jeśli był prorokiem, że właśnie że akurat jej syn niedawno umarł. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego męża o syna, mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie ucz mnie? Wtedy on rzekł do niej, rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan i żyjesz Ty, nie odstąpię Ciebie, wstał więc i poszedł za nią. Ale wiemy, że Gehazi wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się, a nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec nie obudził się. No, pomyśl o tym. Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzisz, że działa i Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie czujesz, że działa. No, gdyby prorok Elizeusz nie oczekiwał, że nic się nie... Gdyby oczekiwał, że tak naprawdę nic się nie wydarzy, kiedy jego laska,
którą trzymał w ręku, będzie zaniesiona do tego dziecka i położona. Gdyby on nie oczekiwał, że Bóg nie będzie nic czynił, po co miałoby to czynić? On jednak wiedział o czymś, no, że świętość można przenieść na lud. Ta laska była jak nałożenie rąk w Nowym Przymierzu, ponieważ miał z nią kontakt fizyczny. Okay? Więc on wziął tą laskę i zaniósł do dziecka po to, aby można było na nie położyć się. Ja chcę, abyś pomyślał o tym, że Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzimy, że działa i czyni rzeczy nawet wtedy, kiedy nie czujemy, że czyni rzeczy. Amen. Powiesz, czy to był jakiś przesąd, czy to był jakiś rodzaj rytuał. To nie miało nic wspólnego z rytuałem, ani z przesądem. To było nic innego, jak pozwolenie Bogu, aby działał w życiu tego dziecka. Nawet kiedy nikt nie widział, że coś się stało, on i tak działał. Wiesz, żeby człowiek został wzbudzony z martwych, trzeba wiele rzeczy uruchomić w jego ciele. Wiele rzeczy stworzyć w jego ciele. Musi duch śmierci odejść, przyjść to miejsce, życie Boże. Musi być jego umysł stworzony, odtworzony na nowo, bo już umarł. Ta krew zastygła. Musi być ponownie rozgrzana. Bóg musiał uczynić wszystko od początku, tak jak ruszasz samochodem. Musi być rozgrzany, iskra musi być, zapłon musi być i silnik musi zacząć pracować. Trzeba na to chwili. Tak, szczególnie kiedyś, jeśli to trzeba było jeszcze korbą robić. Gehazi wiedział o czymś, o czym mówi Nowy Testament. Mianowicie, że kiedy Bóg dotyka się człowieka, bądź kiedy ręce są włożone na niego, bądź kiedy słowo jest wypowiedziane, to zawsze idzie Bóg do korzenia problemu i rozprawia się tam, w miejscu, gdzie jest jeszcze nic niewidzialne, ale Bóg to widzi i On już działa. Amen. Pamiętasz, nie będziemy tego otwierali, ale myślę, że pamiętasz Ewangelii Marka, 11 rozdziale. Od wersetu 11 do 14 Jezus szedł i był głodny i było tam drzewo figowe, które chociaż było pokryte liśćmi, więc u nas czytamy, bo nim była to pora na figi, dokładnie powinien czytać to raczej, a była to pora na figi, w tym sensie. Nie oczekiwałby czegoś, co naturalnie byłoby niemożliwe, więc chciał owocu, chociaż mało dojrzałego, jednak to drzewo nie dało mu owocu. To było jak wybryk natury, to było jak chore drzewo. Okej, okay? Cokolwiek, on się nie mścił na drzewie, jak wiemy, to miała być lekcja podglądowa. I on przeklął to drzewo i powiedział do niego, w sumie odpowiedział jemu, tak mówi hebrajski język, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I czytamy, że usłyszeli to uczniowie jego. Jednak nie było nic widać, żeby się wydarzyło. Nikt nie skomentował, mistrzu, drzewo właśnie uschło na naszych oczach. Widzisz, Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzimy, że działa. On działa nawet wtedy, kiedy nie czujemy, że działa. I wiemy, że na drugi dzień, kiedy wracał już z Jerozolimy, tak, czytamy, że Piotr ujrzał to samo drzewo, bo je mijali w drodze powrotnej i skomentował, mistrzu, drzewo, które przeklnąłeś albo do którego powiedziałeś, uschło i uważaj, od korzenia w górę. Widzisz, ono usło momentalnie od korzenia, kiedy Jezus powiedział, jednak było to widoczne dopiero później. Bóg działa wtedy, kiedy nawet nie widzimy, że działa. Halleluja. On czyni rzeczy, nawet kiedy nie czujemy, że czyni te rzeczy. No, czy to było słowo, czy dotyk. W przypadku Elizeusza był to dotyk albo jego laska. Bardziej berło władzy i autorytetu. Pamiętasz, laską uderzał Mojżesz w morze i ono się rozstąpiło. Laską uderzał w skałę i woda wytrysła, więc jest to synonim imienia albo imienia Jezus, jego władzy, również i Bożego Słowa, jeśli chcesz. To kiedy spojrzysz do Nowego Testamentu, to zobaczysz, że cokolwiek Bóg czynił wtedy, w nowym to spotęgował i przeniósł do wnętrza człowieka. I faktycznie każdego nowonarodzonego człowieka, powiedział, jest bardziej namaszczony niż jakikolwiek prorok Starego Testamentu, bo Duch Boży nie tylko spoczął, ale zamieszkał w nim. Halleluja. A jak wiemy, On jest tym samym Bogiem Starego Przymierza, jak i Nowego Przymierza. Znaczy mówiąc, w swojej mocy On się nie zmienił. Niektórzy wierzą, że przy Nowym Przymierzu przestał uzdrawiać, czynić cuda, to przeminęły, ale jak można myśleć w ten sposób, skoro jest lepszym przymierzem? Skoro On powiedział, lepiej dla was, kiedy odejdę. Nie gorzej, ale lepiej. Więc swoje działanie spotęgował o stokroć przynajmniej, a przy tym wprowadził się do człowieka. W Nim żyjemy, poruszamy się i w Nim jesteśmy. Halleluja. Więc co się dzieje dalej? Wiemy, że Gehazi wyprzedził ich, tak? Tą laskę położył i tak czytamy w komentarzu, jak czytamy, nie było oznak życia. Nie było oznak życia. Jednak chcę, abyś zobaczył, że sam proces położenia dziecka na łóżku, potem rozkaz proroka, aby zaniósł tą laskę i nałożył na niego,
jeśli to wszystko miało być bez znaczenia i tak naprawdę nic Bóg nie czynił, podczas kiedy oni nie widzieli i nie czuli, nawet jeśli jest napisane, nie było oznak życia, to nie znaczy, że życia Bożego nie było już w tym dziecku. Bóg już coś czynił, jednak był to cały czas proces. Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzisz, że działa. On działa wtedy, nawet kiedy nie czujesz, że działa, tak długo jak Mu wierzysz i współpracujesz z Nim, tak długo On będzie działał. Aż do samego końca. Halleluja. Więc czytamy w 32 wersecie, gdy Elizeusz wszedł do domu. Oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Nie ruszał się. Był martwy. No tak dokładnie jak było, jak ktoś widział, tak jest zapisane. Jednak czytajmy dalej. Wtedy wszedł tam, zamknął drzwi przed nim obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Troszkę jak Piotr zamknął drzwi i tam modlił się przed tą, pamiętasz, ciałem tej kobiety, dziewczyny, która umarła i potem zbudziła z martwych. Jednak tu czytamy, modli się. Potem, werset 34, kolejne dziwactwo. Potem wszedł na łóżko pozorne i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni. I przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. No mam pytanie, czy można martwe ciało przytulać i rozgrzać je i ono wróci do życia przez same ogrzewanie go? No nie da się. Nie da. Jak jest martwe, to nie da się. Chyba, że nie jest już martwe. Chyba, że życie już wstąpiło, ale trzeba jeszcze trochę tego życia, żeby ono całkowicie zostało ożywione. Więc to słowo przytulał się czy rozgrzewał, no możesz to wziąć jako dosłowność, jednak ono pokazuje, że przez kontakt Bożego Ducha z ciałem człowieka, wystarczająco długą ilość, Bóg przekaże coś temu ciało i Elizeusz o tym wiedział. Elizeusz wiedział, że Bóg przez kontakt fizyczny czyni cuda, halleluja, że tą świętość można przenieść na lud. Dlatego robił taką dziwną rzecz. No kiedy spojrzysz do Nowego Przymierza, to widzisz dokładnie, że najczęściej Pan Jezus w ten sam sposób przenosił Ducha Bożego albo życie Boże, bądź uzdrowienie, cokolwiek człowiek potrzebował, właśnie przez kontakt fizyczny. No kiedy spojrzysz na Łukasza 6:19, znowu sobie włóż zakładkę, czy zaznacz sobie, bo wrócimy do końcówki tej historii. Kiedy spojrzysz na Łukasza 6:19, halleluja. Kiedy spojrzysz na Łukasza 6:19, możesz tam przeczytać takie słowa, że cała Rzesza pragnęła się go dotknąć. Było coś, i zauważ, Jezus nie mówił, dotykajcie się. Oni coś zauważyli, że przez kontakt fizyczny, przez nałożenie rąk, przez dotyk coś się działo. Cała Rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego. Tak, była niewidzialna. Zgadza się? Niewidzialna. Dlatego że moc wychodziła z niego, jednak efektem było to, że uzdrawiała wszystkich. Kiedy spojrzysz na Mateusza, rozdział 14. Mateusza, rozdział 14 i wersety od 34 do 36. Mateusza, rozdział 14 i werset 34 do 36. A gdy się przeprawił Jezus, przybyli do niego do ziemi Genezaret i poznali go mężowie owej miejscowości i roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli. Spójrz, o co go prosili. I prosili go, aby się mogli, znowu to słowo, dotknąć szaty jego. Bądź dotknąć się jego, dotknąć szaty jego. A którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. No nic dziwnego, że w ostatnich słowach Jezus powiedział: idźcie, głoście Ewangelię na cały świat, to uwierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Masz to w Marka 16 rozdziale i w tym ostatnim wersecie, czy przedostatnim wersecie 18 powiedział, a takie znaki będą towarzyszyły między innymi tym, którzy uwierzyli, na chorych ręce kłaść będą, dotykać będą, a ci chorzy wyzdrowieją. Halleluja. Kontakt fizyczny. No, tak dokładnie Jezus nawet rozpoczął swoją służbę. Jeśli masz wątpliwości, jak najczęściej lud Jezus przynosił Boga, przynosił świętość na lud, przynosił namaszczenie Boże, Ducha Bożego, wolność dla ludzi, to właśnie przez kontakt fizyczny. To była pierwsza rzecz, jaką wybierał najczęściej, kładł ręce, dotykał się ludzi. Nawet niekoniecznie modlił się. Faktycznie nie ma ani jednego fragmentu, żeby Jezus modlił się o chorych. Chociaż wiemy, że się modlił w tym sensie, że modlił się, ale było to bardziej, dotykał ich.
kazał, by choroba odeszła. Inaczej mówiąc, on wierzył w kontakt fizyczny. On wierzył, że można Boga przenieść. Halleluja na lud. I pomyśl, szczególnie w tym czasie, w którym żyjemy, powinniśmy wierzyć, że jeśli mogą ludzie przenosić wirusa z rąk do rąk, czy z szaty na szatę, czy z ust do ust, czy kropelkowo, jakkolwiek to się dzieje, o ileż bardziej można przenieść Ducha Bożego i uzdrowienie z rąk do rąk, z miejsca na miejsce, z szaty na szatę. Jeśli można to, co z diabła przenieść i jest to niewidzialne, o ileż bardziej można przenieść to, co z Boga, bo On jest większy niż cokolwiek diabeł mógł stworzyć. Halleluja. Kiedy spojrzysz na początek służby Jezusa w Łukasza 4, to widzisz, że jedna z pierwszych rzeczy, jaką czyni po tym, kiedy Duch Święty stąpił na Niego, wiemy, że w rozdziale 4 i wersecie 18 Duch Święty stąpił na Niego. Wiemy, że stąpił na Niego w rzece, kiedy był ochrzczony w rzece Jordan. Jednak, kiedy stąpił na Niego, Jezus opisał to w ten sposób, że Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. To Duch Pański stąpił na Niego i namaścił mnie. Duch Pański, namaszczenie, tożsame słowa, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, Łukasza 4,18, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, abym ogłosił ślepym przejrzenie, abym wypuścił jeńców na wolność, wypuścił uciśnionych, związanych na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Więc to był Duch Pański na nie. W jaki sposób między innymi Jezus wypuszczał tą wolność? Udzielał, przenosił świętość na lud, przenosił uzdrowienie na lud, przenosił wolność na lud. W jaki sposób między innymi to czynił? No, przede wszystkim przez dwie rzeczy, one są tu opisane. Pierwsza przez słowa, abym zwiastował, głosił. Druga przez dotyk. I widzisz od razu w kontekście, tuż po tym, to jest ten sam rozdział, Łukasza 4, werset 40, początek Jego służby i pewien schemat Jego postępowania, czy służby. A gdy słońce zachodziło, Łukasza 4,40, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, to jest do Jezusa, i spójrz, a On kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich, i wychodziły też z wielu demony. Więc sposób, jaki Jezus tą świętość przenosił na lud, najczęściej było, że dotykał ich. Jeśli trzeba było, każdego z nich kładł ręce, każdego z nich. To była ta sama świętość Starego Przymierza. To była ten sama Duch Boży, co w kościach Elizeusza. To był ten sam, który był w pościeli łoża Elizeusza, w lasce, którą miał w ręku. No wszystko zależy od miary Jego w życiu człowieka. No najwyraźniej w życiu Jezusa Jego miara była większa niż w życiu Elizeusza. Tam był proces, tam było łóżko. W pewnej mierze Duch Boży nasycił ciało tego martwego, ale jeszcze nie na tyle, żeby on wstał. Potem w lasce w pewnej mierze najwyraźniej nasycił jego ciało. Może niektóre z organów zaczęły już pracować, krew zaczęła krążyć, ale mózg wciąż był martwy, więc trzeba było kolejnej miary. I co zrobił Elizeusz? No, ponownie wszedł na to dziecko. Jednak zanim to i dojdziemy, spójrz jeszcze po drodze na Habakuka, 3 rozdział. Jest to zapowiedź tego, w jaki sposób Bóg czyni rzeczy w życiu ludzi. Habakuka 3 rozdział mówi o Bogu, o przychodzącym w swojej wspaniałości, mocy. I Habakuk w 3 rozdziale, werset 4 mówi w ten sposób, że przed nim jest blask jak światłość. Promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc. Werset 5 mówi, to był werset 4, Habakuka 3, werset 4 i werset 5 mówi, przed nim idzie zaraza albo ucieka zaraza, a za nim podąża mur, albo mur zostawia za sobą. Inaczej mówiąc, sam byś zobaczył, że tam jest słowo, że w jego rękach jest ukryta moc. I myślę, że to jest coś, co jest dla nas jako wierzących kluczowe w tym czasie, że w wierzących rękach, w jego ciele fizycznym wierzącego człowieka, w którym mieszka Bóg, jest ukryta moc Boża i można ją przenieść na lud. Halleluja. Więc wierzę, że w tych dniach, tam gdzie diabeł wylewa choroby, tam Kościół będzie widział mnóstwo uzdrowień i cudów. Amen. Przez swoje własne ręce, kładąc, ponieważ tam ukryta jest jego moc. Tak Bóg wybrał, tak czynił Jezus. Ten kontakt fizyczny masz w całym Starym Testamencie, gdzie Bóg jest w stanie udzielić swojego ducha przez fizyczny kontakt ciała z ciałem, człowieka z człowiekiem. Więc wracając do tej historii, ponieważ kończymy ją powoli, w II Królewskiej 4,
Czytaliśmy werset 34, potem wszedł na łóżko, położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. My już wiemy, że to nie było rozgrzanie fizyczne. To było pozwolenie Duchowi Bożemu, aby działał. On działa nawet wtedy, kiedy nie widzisz, że działa. On działa nawet wtedy, kiedy nie czujesz, że działa, kiedy dalej ty działasz. Póki ty działasz, on działa. Gdyby on odstąpił, gdyby powiedział, ej, laska nie zadziałała, jedziemy do domu, to dziecko byłoby martwe. Ale on wiedział, że jest to kwestia czasu, trzeba dodać tej oliwy do ognia. Amen. Trzeba pozwolić Bogu dalej działać, więc nie przestawaj wierzyć, nie przestawaj modlić się, kłaść ręce na chorych, ogłaszać Boże obietnice, czy to wobec twoich dzieci, czy swojego zdrowia, czy swojej pracy, czy tej sytuacji, w której jesteś, kazać diabłu, by wynosił się z tego narodu, ponieważ on dalej działa, póki ty działasz. Wiara jest działaniem, wiara jest czynna. Bez uczynków, bez działania jest martwa i ona wyraża się w działaniu. Wszędzie, gdzie czytasz w Hebrajczyków 11, że przez wiarę coś uczynili, są wszędzie czasowniki. Przez wiarę przeszli, przez wiarę poszli, przez wiarę zdobyli. To są rzeczy niebierne, to są czynne. To była czynna wiara, oni coś czynili. Jego wiarą było, wiarą Szymanitki było położyć dziecko na łóżku i pierwszy krok. I iść po Elizeusza. Wiarą Elizeusza było zanieść tą laskę. Zanieść tą laskę i dotknąć tego dziecka, ponieważ wierzy, że Bóg go dotknie i go dotknął. Jednak kiedy przyszedł i zobaczył, że w niewystarczającej mierze położył się na nie. Jednak zauważ, nawet kiedy się położył i wstał, czytamy dalej, że ciało się rozgrzało, jednak dziecko, możesz powiedzieć, rozgrzać coś, to znaczy przenieść jakąś energię i ciepło w drugie. Czyli Elizeusz wiedział, że za każdym razem, kiedy nakładasz ręce, byśmy powiedzieli, jest Boża moc, która przepływa i wpływa w chorego, na przykład. Tu w przypadku martwego i że coś już było mu udzielone jednak w niewystarczającej mierze, więc Elizeusz, zauważ, nie poddał się, czytamy potem, cofnął się, werset 35, chodził po domu tam i z powrotem, następnie znowu wszedł. To nie była niewiara, to była właśnie wiara. On znowu wszedł na łóżko, znowu to dziwactwo, przytulał się do niego, wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tu Szunmanitkę, a gdy ją przywołał, ona przyszła do niego i rzekł, zabierz swego chłopca, a ona weszła, padła do jego nóg i pokłoniła się aż do ziemi. Potem zabrała syna i wyszła. Cały zobaczył, że ona w trakcie mu nie przeszkadzała. Ona nie dobijała się tych drzwi. Ona wiedziała od samego początku, że Bóg działa i zawsze działa, nawet kiedy go nie widzisz, że działa, kiedy nie czujesz, że działa. Jej początkiem już działania było zostawienie dziecka. To nie było zostawienie dziecka na śmierć. Ona zostawiła je na łożu, wiedząc, że Bóg zaczął już działać. To jest dziecko obietnicy. Czyli każdy z tych miejsc i procesów, czy to było łoże, czy to była laska Elizeusza, czy to było pierwsze dotknięcie i kontakt fizyczny, jednak nie wrócił do życia, ale słowa ciało się rozgrzało oznacza, że Bóg już działał. Nie wiem, czy uruchomił serce, czy udrożnił żyły, przywrócił żyłom cyrkulację i zaczął działać w mózgu, czy cokolwiek, ale oddechu może jeszcze nie było. Kiedy Elizeusz położył się ponownie na to dziecko, ono wróciło do życia. Chcę, abyś zobaczył, jest to słowo znowu. I chcę, abyś pomyślał, że to słowo pojawia się ponownie w jednym z przypadków, myślę, że więcej niż jednym, bo mamy tylko krople w morzu dzieł Jezusa. Gdyby wszystko, co Jezus czynił, było spisane i uczył cały ksiąg, cały świat, Jan mówi, mniemam, że nie pomieściłby księgi wszystkie, które należałoby napisać, więc mamy wyrywek z tego, ale najwyraźniej Bóg zachował to, co powinniśmy wiedzieć. Więc w Marka 8 rozdziale jest historia, która bardzo pokazuje podobne Boże działanie. Jej bohaterem jest Jezus i pewien ślepy z miasteczka Betsaida. Spójrz ze mną Marka 8, werset 22 do 26. Marka 8 od 22. I przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do niego, to jest do Jezusa ślepego. I prosili go, aby się znowu dotknął. A on wziął ślepego znowu za rękę, wyprowadził poza wieś i znowu ma kontakt fizyczny, plunął w jego oczy. No kolejne dziwactwo. Trochę dziwactw jest w tej Biblii.
Jednak tu nie chodzi o dziwactwo, chodzi o zawsze kontakt fizyczny. Jakiś kontakt fizyczny to jest to, co Boże Słowo mówi. Wyprowadził go, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś. A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, werset 24, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Inaczej mówiąc, to jest tej samej kategorii. Tam ciało się rozgrzało, ale nie wróciło do życia. Tutaj coś się wydarzyło, ale nie przejrzał w pełni. To było mgliste, to były kontury, to było pewna dawka uzdrowienia Ducha Bożego. Pewna ilość świętości była przeniesiona na jego oczy, ale on w pełni nie przejrzał. I spójrz, co Jezus zrobił. Jezus, czytamy, zrobił to samo, co Elizeusz. Potem znowu. Tam znowu się położył na dziecko. Oczy do oczu, ręce do rąk, usta do ust. Tutaj znowu położył ręce na te same oczy. Spójrz, znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony. Tam wrócił w pełni do życia. Wszystkie z organów zaczęły funkcjonować i wrócił do życia. I widział wszystko wyraźnie i odesłał go Jezus do domu, nakazując tylko do wsi nie wchodzić. No ja kiedyś czytałem ten fragment słowa, okej, kiedyś dawno temu nie rozumiałem, dlaczego Jezus zawiódł. I sobie napisałem, Bóg zawiódł. Tak myślę, że w naszej mentalności religijnej często podchodzimy do tego typu sytuacji. No bo czy Boga trzeba poprawić? No nie, no jak on raz zrobi i powie, to wystarczy. Człowieka trzeba poprawić. Jak ja posprzątam, to i tak moja żona poprawi. Jednak Boga nie poprawisz. Ty zgodzisz się? Ten fragment coś pokazuje wspaniałego, że Jezus nikogo nie uzdrowił podczas swojej służby jako Bóg w ciele, chociaż był Bogiem, ponieważ Boga nie trzeba poprawiać. On czynił to samo jak prorocy, czynił to samo jak wierzący dzisiaj chrześcijanie. Używał Ducha Bożego i usługiwał nim ludźmi. I zdarzało się, pomyśl, że tej świętości, którą przenosił na lud, było za mało. Więc zamiast powiedzieć, to nie jest Bożą wolą, albo on nie działa, on przeniósł ponownie trochę więcej świętości na lud i znowu nałożył ręce. W tamtym przypadku rozgrzał bardziej ciało, byśmy powiedzieli, tutaj dołożył Ducha Bożego i czytamy, wtedy on w pełni wyzdrowiał. Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzisz, że działa. On działa wtedy, kiedy nie czujesz, że działa, kiedy ty nie przestajesz działać. Nie przestajesz kłaść ręce na chorych, nie przestajesz ogłaszać Bożą wolność, nie przestajesz modlić się, wierzyć w swoje dzieci, nie wątpisz, nie wycofujesz się. Kto wierzy, nie będzie zawiedziony, nie będzie zawstydzony. Halleluja. Jezus znowu nałożył ręce i wtedy on przejrzał. Jezus coś wiedział. Wiedział coś, co wiedział nawet człowiek dopiero nowonarodzony, który miał mętlik w głowie, zajmował się czarnoksięstwem, zajmował się magią i dopiero był nawrócony, co dopiero w umyśle miał jeden wielki śmietnik, ale już coś rozpoznawał i myślę, że rozpoznawał coś, co wielu wierzących ma tendencję nie rozpoznawać. A przecież naukładanie rąk jest jedną z fundamentalnych doktryn Kościoła obok wiary, obok nauki o wierze, o odwróceniu się od martwych uczynków, o nauce o chrztach, o sądzie wiecznym, o zmartwychwstaniu, tam o nakładaniu rąk. Hebrajczyków 6 rozdział, Paweł mówi, jest to jedna z fundamentalnych doktryn, jest to sposób, w jaki Bóg przenosi siebie na innych ludzi. Halleluja. I o tym wiedział pewien Szymon, który był czarnoksiężnikiem i się nawrócił pod służbą bodajże apostoła Piotra. Paweł jeszcze nie wszedł na scenę. To jest 8 rozdział dzieł apostolskich, kiedy Samaria przyjęła słowo. Kiedy Samaria się nawróciła pod wpływem ewangelizacji Filipa, ewangelisty, jednak nie byli napełnieni jeszcze Duchem Świętym. Chociaż działy się znaki, cuda i uzdrowienia i demony wychodziły z wielkim krzykiem i między innymi Filip głosił również i Szymonowi, który parał się do tej pory czarnoksięstwem. Jednak jest coś szczególnego w tych słowach, które powiedział, które są taką szczerą wiarą człowieka, który dopiero się nawrócił, nie rozumie wiele w głowie, ale sercem już wiele pojmuje. Jego słowa niosą wielkie objawienie. Czytasz o tym w Dziejach Apostolskich 8, kiedy Piotr i Jan w 14 wersecie usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo. Apostołowie o tym usłyszeli, wysłali z Jerozolimy Piotra i Jana. Jak wiemy, ci tam przyszli w 15 wersecie i modlili się nad nimi, aby tamci otrzymali Ducha Świętego.
16. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze wstąpił, bo byli ochrzczeni tylko w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I tu jest ta prosta wiara prostego człowieka, który dopiero niemowlę w Chrystusie. Niemowlę w Chrystusie widzi, co się dzieje. Jego pierwsze skojarzenie, te nasze pierwsze skojarzenia są najczęściej, ta pierwsza myśl jest najczęściej ta pierwsza i najlepsza Boża. Ta druga to jest ta wątpliwa najczęściej. Ta, gdzie ma podszepty diabła. Idź za pierwszą myślą, idź za pierwszym impulsem. Najczęściej to jest Bóg, który mówi, czym bardziej potem to roztrząsasz i zastanawiasz się i debatujesz i umysłem sprawiasz, starasz się obracać, tym jest to bardziej zanieczyszczone. No, ta wiara pierwsza i prosta jest zazwyczaj tą dziecinną, ta, która przychodzi od Boga, to słowo od Boga i spójrz na jego słowa pierwsze. A gdy Szymon spostrzegł, że duch jest udzielany, czy bywa udzielany przez składanie rąk, i jego motywacje były spaczone. I to prawda. Przyniósł pieniądze i powiedział, dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. I dalej znamy historię. Jednak sama konkluzja, samo objawienie było trafione w dziesiątkę. I to jest objawienie tego słowa, że Bóg, świętość Jego, namaszczenie jest udzielane przez składanie rąk. Bóg daje ducha przez składanie rąk. Halleluja. Więc nie Bóg działa, nawet kiedy nie widzisz, że działa, kiedy kładziesz ręce. Bóg działa nawet kiedy nie czujesz, że działa, kiedy dalej kładziesz ręce, nawet kiedy znowu kładziesz ręce w wierze. Wierzę, że pościel, na której śpisz, jest wypełnione Duchem Bożym. Wierząc, że rzeczy, które dotykasz, są wypełnione Duchem Bożym, jak szata i kraj szaty Jezusa, czy skrawki materiału od ciała Pawła, czy wręcz obecność Boża na Piotrze, gdzie się znajdował, że wierzysz, że kiedy kontakt fizyczny, nawet ponowiony, jest wypełniony Duchem Bożym. Ja słyszę, jak Duch Boży mówi, nie przestawaj kłaść ręce na swojego niewierzącego męża. Jeśli nie wiesz, że jeśli to mu przeszkadza, w nocy kładź na niego ręce. Kiedy śpi, wierząc, że Duch Boży go nawiedza, że on wylewa ducha na wszelkie ciało, nawet na twojego męża czy twoją żonę, a Bóg go nawiedzi w snach i wizjach i demonstracjach, znakach i cudach, a kiedy się obudzi, w końcu będzie wzywał imienia Pana. A on powiedział, wyleje ducha na wszelkie ciało i będą mieli widzenia i sny. Jak on wylewa? Przez ręce wierzących. Jeśli on nie chce usłuchać ciebie i ma ciebie dość, przestań gadać do niego, zdobądź go w inny sposób. Jak Piotr mówi, że bez słów zdobądź go. Halleluja. Bez słów zdobądź go, kładź na niego ręce. Nie chce słuchać? To idź inną drogą. Bóg ma klucze do każdych drzwi. A kiedy on otworzy, to nikt nie zamknie. Halleluja. Te drzwi są zamknięte, on nie chce iść z drugimi drzwiami, wejść, a Pan mówi, że go nawiedzi. Kładź ręce na niego, nasycaj go, niech jego ciało będzie rozgrzane Duchem Bożym. Jego dusza. On nie musi tego rozumieć. Szymon z pewnością nie rozumiał tego, jak Duch Boży jest udzielany przez składanie rąk i z pewnością nie rozumiał i chciał zapłacić za to, czyli na pewno nie zrozumiał. Jednak jego objawienie było trafione w dziesiątkę. On jest. On jest święty i prawdziwy, jest osobą, ale jest mechaniczny w działaniu. Przenosi się przez dotyk. Nasyca miejsce i ludzi. On po prostu tak bardzo się udostępnił człowiekowi, że wiedział, że nie wszyscy będą chcieli posłuchać, ale niektórzy zobaczą jego działanie przez to, że Bóg z człowiekiem przychodzi na jakieś miejsce, kładzie ręce na kogoś, bo jego sama obecność w jakimś miejscu sprawia, że rzeczy się dzieją. Niewidzialna obecność, niewidzialna świętość jest przenoszona na lud. Halleluja. Między innymi przez dotyk Bóg udziela swojego ducha. Tak sobie wybrał, aby kończąc przez swoje ciało, to jest przez Kościół, w pełni manifestować się na ziemi. Tak, Jezus odszedł, posłał swojego ducha, zamieszkał w nas, ufam, że go przyjąłeś i dzisiaj Biblia, jeśli jesteś częścią ciała Chrystusa, nowonarodzonym chrześcijaninem, to święte słowo nazywa ciebie, spójrz jak nazywa ciebie. Jest to niesamowity fragment słowa. Efezjan, jest to część modlitwy Pawła o Kościół w Efezie. Wierzę, że modlimy się również i często sami o siebie w ten sposób. Jeśli tego nie czynisz, zachęcam cię, abyś zaczął. Efezjan 1, werset 22 i 23 mówi, że Bóg poddał wszystko pod stopy Jezusa. I wszystko poddał pod stopy Jezusa, a samego Jezusa ustanowił głową Kościoła. My jesteśmy Jego Kościołem, jednak spójrz na werset 23. Kim nas uczynił? Jego głową Kościoła, ale kim nas uczynił? No posłuchaj, który Kościół jest ciałem Jego i to nie wszystko. Jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Albo sam wszystko we wszystkich wypełnia.
Więc sposób, w jaki Bóg w pełni jest w stanie dotknąć się człowieka, jak czytamy, to przez kontakt fizyczny. Kiedy masz ciało, a masz, a to jest ciało Chrystusa i to są ręce Chrystusa, kładziesz je na męża, kładziesz je na dzieci, kładziesz je na chorego, kładziesz je na kogoś, co nawet zachorował na koronawirusa. Duch Boży w tobie jest tym, który przenosi jego świętość i wyrzuca choroby i niemoce. Nie musisz czuć, żeby Bóg działał. Nie musisz widzieć, żeby Bóg działał. On działa, kiedy ty działasz. Halleluja. Więc nie bój się, tylko wiesz, że On działa, kiedy nie widzisz, że działa. On działa od korzeniu. On przez twoje usta i ręce przeklina korzeń problemu, diabła i choroby i wyrzuca go i działa, kiedy nawet nie widzisz na wierzchu, że działa, ale owoc widzisz. Usycha prędzej czy później od korzenia, kiedy się nie zatrzymujesz. Od korzenia w górę, kiedy się nie poddajesz, bo duch jest udzielany przez składanie rąk, szczególnie tam, gdzie może ktoś nie chce słuchać, bo nawet nie rozumie za wiele tego, co mówisz. Halleluja. Dlatego Psalm 57, werset 3 i 4. Psalm 57 jest obietnicą dla tych, którzy decydują się wierzyć, nie bać się, że Bóg działa nawet kiedy nie widzą, że działa i że On działa w ich życiu i w życiu innych, o którym modlą się i usługują, nawet jeśli nie czują, że działa. To, że nie widzisz teraz i nie czujesz, to jeszcze nic nie znaczy. Ten psalm jest wspaniałą obietnicą na różne sytuacje. Zaznacz sobie go, jeśli wierzysz o coś Bogu, o swoich bliskich, krewnych, o swoje zdrowie, finanse, cokolwiek to jest. Werset 3 psalmu 57 mówi: wołałem do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. Halleluja. Do końca doprowadzi sprawę twoją. Jak? On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie. Wybawi cię, gdy lży cię gnębiciel. Do końca doprowadzi sprawę moją. Jezus powiedział to w ten sposób. W Mateusza 12. Halleluja. Mateusza 12. Mateusza 12, werset 20. Mowa jest o Jezusie. Proroctwo o Nim, o Jego służbie powiedział w ten sposób, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu klejącego się nie zagasi. Trzcina nadłamana to jest przygasające życie. Może z powodu choroby, cierpienia, mentalnej udręki, braku, czegokolwiek, strachu. Czytamy trzcina nadłamana albo len klejący się. Przygasa coś, traci siłę, traci życie, traci zdrowie. On mówi, kiedy spotyka kogoś, kogo jest życie nadłamane albo kogo życie przygasa, spójrz, co on czyni. Trzciny nadłamane nie dołamie, lnu klejącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Halleluja. I spójrz na kontekst. Wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. Jako dowód tego, co to znaczy trzciny nadłamane nie dołamać i lnu klejącego się nie dogasić, on uwalnia człowieka. No, życie ślepego to nadłamane, to przygaszone. On nic nie widzi praktycznie i on go uwalnia. Halleluja. Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie widzisz, że działa. I on działa nawet wtedy, kiedy nie czujesz, że działa. I drugi Tesaloniczan 1:11. Drugi Tesaloniczan 1:11. Apostoł Paweł mówi, modląc się o nich, mówi w ten sposób. Drugi Tesaloniczan 1:11. W tej myśli też modlimy się zawsze za was. Modlimy się zawsze, zobacz, modlimy się zawsze za was. Ponownie i ponownie, zawsze za was. Znowu położył się na ciało Elizeusz. Znowu Jezus nałożył ręce. Modlimy się ponownie za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy, spójrz, w mocy doprowadził do końca. Nie w połowie zatrzymał się. Jeśli ty się nie zatrzymasz, on się nie zatrzyma. Halleluja. W mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana, 12 werset Jezusa Chrystusa, było uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Panie, ja modlę się, dziękuję Ci za ten Kościół, za członków tego Kościoła, słowa wiary, tych, którzy już oglądają spoza Kościoła tego. Dziękuję Tobie, że Ty działasz w ich życiu. Nawet kiedy nie czują, że działasz w ich rodzinach, nawet kiedy nie widzą, że działasz, działasz w ich zdrowiu, nawet kiedy nie widzą, że działasz. Ojcze, modlę się, aby Twoje objawienie, że działasz przez słowa nasze, te słowa powiedziane w imieniu Jezusa, ten rozkaz wiary, ten autorytet, jak i przez ręce nasze i obecność naszą, kładzenie rąk na chorych, bycie między ludźmi, wierzenie, że przenosimy święto, że większy jest ten w nas
niż ten, który jest na świecie. Że wirus nie jest większy, by skoczyć na nas. Raczej życie i uzdrowienie jest większe, by skoczyć na innych. Halleluja. Że Twój Duch Boży mieszka w nas i On przenosi świętość na lud. I On uwalnia i uzdrawia i niesie wolność i objawienie i wyrzuca diabły. Halleluja, że Ty w nas jesteś większy niż ten, który jest na świecie. Do tego stopnia, że jesteśmy zrodzeni z Ciebie, Ty nas strzeżesz i zły nie może nas tknąć. Panie, dziękuję Ci za to objawienie władzy i autorytetu, że prawdziwie nie musimy się bać, tylko wierzyć. Wierzyć, że działasz, kiedy nie widzimy, że działasz, póki my działamy z Tobą. Wierzyć, że działasz, nawet kiedy nie czujemy, że działasz, póki my działamy z Tobą. Wciąż kładziemy ręce, wciąż modlimy się, wciąż wierzymy, że Ty doprowadzasz do końca i tak się staje. Halleluja. I tak się dzieje, bo to Ty doprowadzasz do końca wszystkie nasze dzieła i zamierzenia wiary. Jesteś autorem i dokończycielem naszej wiary. Dlatego, Panie, modlę się, aby Twój Kościół w tych dniach, Panie, patrzył na Ciebie, a nie na to, co widzą oczami i czują zmysłami. Wierzył i nie wątpił i dziękował, że Ty działasz. Nawet kiedy nie widzą, że działasz i że Ty działasz, nawet kiedy nie słyszą, nie czują, że działasz i właśnie wtedy ujrzą, że działasz. Halleluja, bo Ty jesteś wierny swojemu Słowu i za to dziękujemy Tobie, Panie, w imieniu Jezusa. Amen, amen. Halleluja. Dobrze, jest czas ofiary, jeśli ktoś chciałby złożyć swoją ofiarę, czy online w tym przypadku, tylko online, to ma taką okazję. Na naszej stronie internetowej jest taka ikonka, nazywa się kontakt, jak go klikniesz, tam jest konto Kościoła. I ja tylko przypomnę, że Bóg powiedział przez Pawła, że Bóg, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, zasiew twój i mój, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak, ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do Bogu. Amen. To jest to, co Bóg mówi. Pamiętaj, by część ziarna zamienić na chleb. Część finansów przeznaczyć na chleb. Ale część zawsze mieć, by zasiać jako ziarno, ponieważ tylko z zasiewu możesz mieć więcej ziarna, więcej plonu i więcej chleba. Tak? No, Bóg daje ziarno siewcy i chleb na pokarm. Chleb jedz, jednak ziarno zasiej. Ten sam fragment w przykładzie Słowa Życia mówi Bóg, który daje rolnikowi ziarno, a następnie obfite plony i dostatek żywności i wam będzie udzielał coraz więcej nasion do siewu, którym pozwoli wzrosnąć, abyście z tych zbiorów mogli coraz więcej dawać innym. Bóg obdarzy was obficie, abyście mogli hojnie udzielać innym. Halleluja. Bądźmy jak rolnik, bądźmy jak on, miejmy zawsze coś, by zasiać jakąś naszą dziesięcinę, jakąś ofiarę, a nie martwmy się, że nie będziemy mieli plonu później, bo cokolwiek zasiejemy, to później również i zbierzemy. Amen. On powiedział, że udzieli wszelkie łaski, abyśmy mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, również i w tym czasie. Ja dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół, że Twój Kościół nie pozostanie nikt z tego Kościoła bez pracy, bez zaopatrzenia. Panie, bez płaconych obowiązków finansowych, bez lodówki, której jest jedzenie. Panie, dziękuję Ci bez względu na to, czy pada po lewej 1000, czy 10 000, po prawej, może nie dosłownie, ale biadolących, bojących się i tracących pracę i zdrowie. Ja dziękuję Tobie, że Twojego Kościoła, który mieszka pod Twoją osłoną i pod Twoją ochroną, to nie dotknie. Panie, dziękujemy Tobie za przymierze z Tobą, za wiarę w Twoje słowo i działanie na podstawie. Jesteś wierny dla wszystkich, którzy okazują się wierni Tobie, wierni Twojemu słowu. Panie, my dziękujemy Ci za to w cennym imieniu Jezusa. Amen, amen. Halleluja. Wygląda to, że nie zmieni się za wiele w tą niedzielę. Spotkamy się online o 10:30. Do tego Was zapraszam. Tutaj o 10:00 będzie ktoś się modlił. Również i modlimy się w małych grupach. Nie możemy więcej niż po parę osób we wtorki, jak i w piątki. Jednak jeśli byś chciał modlić się, przyjść i modlić się w kościele o swój dom, o ten kraj, o ten kościół, o cokolwiek Bóg Ci włoży w serce i masz to pragnienie, by to czynić nie sam w domu, ale w gronie chociaż kilku osób, na tyle, co możemy się zgromadzić, to napisz albo zadzwoń, w jakiś sposób przekaż, że chciałbyś, a otworzymy ten kościół i w poniedziałek, i w środę jest spotkanie, i w czwartek, i w sobotę możemy każdego dnia tu się zgromadzić w mniejszej grupie na razie i modlić się. Jeśli tylko jak taka będzie chęć z Twojej strony, mówię do Kościoła Słowa Wiary, z pewnością to uczynimy. Póki co, niech Pan Cię błogosławi. Pozostawaj pod Jego ochroną, a dobrego wieczoru z Bogiem.